Państwa, aplikację. Jesteśmy w ciekawym miejscu, proszę Państwa, tu się można też kawy napić, tu można popatrzeć się, o tam wygląda jeden na czubków, na dupków, na głupków z całej Polski. Nawet możesz spotkać Arabkę, proszę Państwa, która przyjechała, siedziała ze mną, proszę Państwa, tylko że ja się też tak dziwnie czułam, czy ona nie ma tam czegoś w tej torbie. Oj, także mamy piękne, proszę Państwa, plakaty, piękne plakaty, bo nie będę miała co wrzucić do internetu. Zaraz zostawię, będzie samo wchodziło, a ja jeszcze pojadę, proszę Państwa, po te paczki właśnie, gdy kaszlą moherowi. Proszę Państwa, facet maherowy na wózku jeździ i kaszle. Tutaj z ochrony taki drugi, co ma policzki zapadnięte i te oczy takie wypukłe, to Janek Witek mówił, słuchaj, jak oczy błyszczą, są błyszczące, to oczy to są żydowskie. Tacy ludzie są skłonni zapadać na różne choroby szybko, umierają krótko, żyją i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze ich tu prześladują. Ja mówię, słuchaj, prześladowani to są w ogóle naśladowcy Jezusa Chrystusa, bo jeżeli Jezus powiedział, mnie prześladowali i was prześladować będą, jeżeli słowo moje zachowali i wasze zachowają, a wszystko to robią z nienawiści, no bo nienawidzą prawdę, którą Jezus Chrystus głosi. Także podrapać się po kapuścianym łbie, przecież nic nie pada, pomimo że tu jest mokro, wilgotne, rozumiecie Państwo?